Eugeniusz Romer, dobry wieczór Państwu, zapraszam na Lustra. Dzisiaj rozmawiamy o obozach dla ludności żydowskiej, które były tworzone przez Niemców w trakcie II wojny światowej, obozach na poznańskich Krzesinach. Te miejsca nie doczekały się upamiętnienia, niewiele osób też wie o tym, że w ogóle istniały. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak lokalni działacze chcą właśnie to zmienić. Naszymi gośćmi są pani Alicja Kobus, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu oraz pan Michał Pietrzak, prezes Stowarzyszenia Historycznego Krzesimy, pan Ireneusz Pachliński, również ze Stowarzyszenia, ale także radny osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo w Poznaniu. Dzień dobry Państwu. Dobry, kłaniam się. Na początek pana prezesa zapytamy w takim razie o historię tego miejsca na Krzesinach, która nie jest dobrze znana, a chyba powinna być znana lepiej. Tak, oczywiście. W okolicy Krzesin w czasie II wojny światowej istniały trzy obozy pracy przymusowej dla ludności żydowskiej. Przez te placówki przewinęło się według różnych szacunków nawet do 10 tysięcy ludzi, z czego szacujemy, że na samych Krzesinach zmarło około 1500 ludzi. Udało mi się do tej pory ustalić dane około 450 więźniów, więc to jest jakiś tutaj punkt wyjścia do dalszych badań. No tak, ale to jest 500 osób z 10 tysięcy, tak mówił pan. To w takim razie pana radnego zapytamy, a jaką pracę wykonywali ci ludzie i czy na przykład efekty tej pracy ciągle widzimy gdzieś w infrastrukturze Krzesin? Tak, dokładnie tak. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ praca tego typu często bywała anonimowa i do dzisiaj mogła nie przetrwać. W naszym przypadku jest inaczej, ponieważ dziełem, powiem to tak trochę z przekąsem, pracy tychże osób jest droga. Droga, która była budowana w czasie okupacji, prowadziła do lotniska Krzesiny i ona do dzisiaj istnieje w stanie niemalże nienaruszonym, a jest o tyle charakterystyczna, że jest zbudowana z betonowych płyt, czyli ktoś, kto pamięta stare autostrady, jakby w jakie technologie były budowane, po niemieckie, powiem, autostrady, to dokładnie tak wygląda ta nasza droga. I to jest namacalny dowód istnienia tych właśnie obozów. Jak rozumiem, proszę. Według relacji świadków pod obecną drogą wielu więźniów do dzisiaj spoczywa pod powierzchnią tej drogi, została zamęczona czy zginęła w czasie jej budowy, więc to jest taki relikt przeszłości, żywej historii. I jak rozumiem właśnie, tam warunki w pracy w tych obozach były tragiczne. Jakby pewnie jednym z celów było to, żeby doprowadzić do śmierci jak najwięcej osób, które pracowały w tych obozach. Tak, tak. O tym świadczy chociażby bardzo wysoka śmiertelność więźniów. Ludzie ci pracowali chociażby przy budowie lotniska czy fabryki samolotów Focke-Wulfa. Budowali tory kolejowe, które prowadziły właśnie do jednostki wojskowej. Pracowali przy budowie dróg, prace melioracyjne, prace rolne. Więc tutaj naprawdę warunki były naprawdę trudne. Pani przewodnicząca, jakby pani chciała, kiedy słyszy pani tę historię, jakby pani chciała, żeby ci ludzie zostali upamiętnieni? Chcę powiedzieć, że w rzeczywistości mamy przeszło 1000 cmentarzy, które są oryginalnymi cmentarzami. Są pod macę, są zniszczone, zdewastowane, ale są. Tam zmarli czekają na Mesjasza. W religii żydowskiej nie ma ani ekshumacji, ani kremacji. Po prostu tam, gdzie jest człowiek pochowany, tam czeka na Mesjasza. I teraz do tego dochodzą właśnie takie niezwykłe miejsca, miejsca kaźni, miejsca obozów pracy, miejsca, nie mówiąc już o obozach koncentracyjnych, o gettach. I w tym momencie wychylę czoła przed inicjatywami stowarzyszeń, organizacji, samorządów, które próbują wskrzesić historię, upamiętnić. I wiem, że na tej pięknej konferencji, która odbyła się w Krzesinach, za co bardzo, bardzo dziękuję.
Było to niezwykłe wydarzenie w liceum. Dziękuję dyrektorowi Krystkowi, który jest Karasiowi, który jest bardzo zainteresowany właśnie taką niezwykłą współpracą i pomocą. Chcę powiedzieć, że stowarzyszenie robi kawał pięknej pracy, za co bardzo wam wszystkim dziękuję. I ja wierzę, że taka tablica przechodzeń, który idzie na spacer, przeczyta na tej tablicy te parę słów, wymownych słów, krzyczących słów, w tym momencie uzmysławia sobie, że tak, nie pomyślałem, nie znałem tej treści. I to właśnie jest piękne, co państwo robicie. Pani przewodnicząca tutaj poruszyła kwestię właśnie upamiętniania i państwa już pracy, która została wykonana. To może właśnie o to zapytam, ten Dzień Historii Krzesin, kiedy państwo tę historię starali się nagłośnić. Jak to wyglądało? Tak, to już druga edycja tego wydarzenia. Tutaj na wstępie chciałbym bardzo podziękować panu dyrektorowi Andrzejowi Karasiowi za pomoc w organizacji, bo bez tego nie byłoby to... Współorganizacji, ponieważ nie byłoby to możliwe bez jego pomocy. Rozmawialiśmy podczas drugiego dnia historii Krzesin, głównie właśnie na temat obozów pracy przymusowej na poznańskich Krzesinach. Pani dyrektor Ziółkowska podzieliła się z nami ogromną wiedzą i wieloma nowymi faktami. Planujemy wspólnie ze szkołą upamiętnić te tragiczne wydarzenia, dlatego zorganizowaliśmy konkurs dla uczniów szkoły na poznańskich Krzesinach na pomysł, formę upamiętnienia obozów pracy przymusowej i mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić to do końca. No właśnie, to upamiętnianie zapytam i o współpracę właśnie Rady Osiedla ze stowarzyszeniem. Jak ona przebiega i jaki sobie państwo stawiają cel, jeżeli chodzi o to miejsce? To ja powiem tak. Temat obozów pracy przymusowej jest jakby dzisiaj, ale aby do tego dojść, musiało się po drodze wydarzyć wiele innych ciekawych rzeczy, a właśnie droga, o której wspomniałem, była ku temu zapalnikiem, czysto można powiedzieć przypadkowym, ponieważ kilka lat temu na naszej dzielnicy była budowana kanalizacja. I ta droga była, nie chcę powiedzieć dewastowana, ale traktowana jak zwykła droga betonowa, którą się zainteresował właśnie prezes stowarzyszenia, żeby uważać, bo tam mogą być różne rzeczy. I od słowa do słowa zaczęła pojawiać się świadomość znaczenia tejże drogi. I to było przyczynkiem do naszej bliższej współpracy, bo zaczęliśmy z sobą bliżej współpracować, mimo że się znamy od wielu lat, bo jesteśmy sąsiadami. I chcąc jakby... uczulić na to, co się może wydarzyć przy budowie tej kanalizacji. Nawet poruszyliśmy, byliśmy w IPN-ie na pewnym spotkaniu, żeby wskazać, że taka sytuacja ma miejsce. I dopiero ta droga stała się zaczynkiem do kolejnych działań, jeśli chodzi właśnie o sposoby upamiętniania, bo takich miejsc na naszym osiedlu mamy wiele. Nasze osiedle jest osiedlem specyficznym, bo nazywane jest peryferyjnym, ale ma tę cechę, że kiedyś było wsią, niezależnym miasteczkiem i zostało wchłonięte przez duże miasto, którego... Warto dodać, że przed wojną istniała gmina Krzesin. Dokładnie tak. I ta historia dużego miasta dominuje nad historiami lokalnymi, a my właśnie chcemy to poniekąd, te dysproporcje zmieniać. I właśnie a propos upamiętniania, to chcemy jako Rada Osiedla się czynnie do tego przyczyniać i tę drogę chcemy upamiętnić. Mamy takie pomysły, zwykłym, prostym kamieniem, jeśli to się uda. Natomiast na etapie być może, prawdopodobnie kiedyś wymiany nawierzchni tej drogi, wpadł nam do głowy najprostszy z możliwych pomysłów, a la mur berliński, zostawić kawałek, trzy kawałki. Symbol. I to już samo w sobie będzie symbol. Tak, nawet ktoś nie wiedząc się zastanowi, dlaczego zostawiono taki, a nie kawałek. Czyli pani przewodnicząca, na upamiętnienie mamy wiele. To właśnie taki pomysł, żeby postawić kamień, ale też zostawić część tego jako takie miejsce, które samo w sobie świadczy o historii. To dobry pomysł? Bardzo dobry. Ja, gmina żydowska, na pewno obejmie patronatem i nie tylko patronatem. Już rozmawiałam z zarządem i wyraża zgodę na pewną sumę, którą chcę przekazać. Dziękuję. Gmina żydowska. I będziemy na pewno z państwem współpracować. W ogóle wszystkie inicjatywy, które w jakiś sposób są od społeczeństwa. Ja osobiście
wychwytuje i akceptuje, i gmina żydowska jest szczęśliwa, że ludzie rzeczywiście pukają do drzwi, mówią to czy tamto, mamy coś do zaoferowania. To jest najpiękniejsze, samorządowcy, miasta, miasteczka, prezydenci, wójtowie, burmistrzowie. Mamy bardzo dużo pracy, powinnam żyć 120 właśnie lat. Mówi pani, że mają państwo dużo pracy. Chcę zapytać, czy sporo jest takich miejsc, jak taka właśnie zwykła, wydawałoby się, droga na Krzesinach, a okazuje się, że ma, no, kryje tragiczną historię, o której trzeba pamiętać. No, pamiętajmy o Rusałce, która jest wielkim nieszczęściem w tragedii ludzi, którzy tam ginęli. I z panem prezydentem Jaśkowiakiem myślę, że będzie porozumienie, że w przyszłości będą te macewy wyciągane. Bo cały czas tam są macewy, które tam trafiły cały czas, tak, całe dno. Całe dno jest właśnie macewami z Głogowskiej, z cmentarza. I w tym momencie bardzo mi zależy na tym, żeby przy jeziorze Rusałce powstało lapidarium upamiętniające tą tragedię. Jeśli się nam uda, będziemy bardzo szczęśliwi. Ja myślę, że władze Poznania tak samo do tego podejdą bardzo rezolutnie i rozsądnie. Inicjatywa na pewno bardzo ważna. Wracamy teraz na Krzesiny i zapytam się, bo wiem, że państwo mają też dalsze plany. Państwo chcą stworzyć taką izbę pamięci w Starym Dworku właśnie na Krzesinach, więc może parę słów o tym pomyślę. Czy te... Który z panów? Każdy by chciał coś powiedzieć, ale dam honor. Obaj panowie będą mogli. Proszę. Tak, to jest niewątpliwie nasze największe przedsięwzięcie. Chcemy w budynku Starego Dworu na Krzesinach zorganizować coś w rodzaju lokalnej izby pamięci, domu kultury, otworzyć to na naszą lokalną społeczność. I chcemy również przeprowadzić gruntowny remont tego budynku. Tutaj w tej sprawie ściśle współpracujemy z Radą Osiedla i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli państwa zaprosić do naszej nowej siedziby, do siedziby Stowarzyszenia Historycznego Krzesimy. Ja tylko dodam, że dworek, o którym zostało wspomniane, jest jedną z wielu, powiedziałbym, atrakcji na naszym osiedlu. Natomiast ten dworek jest o tyle specyficzny, że daje nam ogromne możliwości, ponieważ Rada Osiedla stoi w obliczu przejęcia tego budynku, bo dotychczas mieściło się przedszkole i nadal są tam mieszkania socjalne. Nie chcę tu się jakby rozwodzić na temat technikaliów samego przejęcia, bo to jest jeszcze dużo aspektów do poruszenia. Natomiast przejęcie tej części poprzedszkolnej daje nam ogromne możliwości zarówno na kwestie historyczne, jak i lokalnej społeczności. Planujemy klub seniora, takie prozaiczne rzeczy, których nie ma. To nie jest tylko Izba Pamięci, ale wiele inicjatyw jakby w tym miejscu. Dokładnie tak. Izba Pamięci się wpisuje w to, bo nie chcemy tego przejąć dla samego przejęcia. My już mamy pewne wyobrażenie, co byśmy tam chcieli mieć. I ta nasza inicjatywa idealnie się wpisuje w możliwości zagospodarowania tego budynku. Ale remont dworku to wydaje się bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Pytanie o finansowanie, czy zresztą Izba Pamięci to jest miejsce absolutnie godne i warte tego, żeby istniało, ale to jest miejsce niedochodowe. Tak, oczywiście. To właśnie było jednym z powodów powołania Stowarzyszenia Historycznego. Działając w pojedynkę, nie byłbym w stanie nigdy zebrać kwoty wymaganej do prowadzenia takiej działalności czy przeprowadzenia gruntownego remontu. A występując jako organizacja pozarządowa, możemy ubiegać się o szereg grantów, dofinansowań. Planujemy również wspólnie z Radą Osiedla rozpisać projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego, więc liczymy na państwa głosy. Jak najbardziej. I taka Izba Pamięci, jak rozumiem, wymagałoby tego, żeby były w niej takie właśnie artefakty historyczne, które mówią o historii Żydów również na Krzesinach, więc pytanie, skąd państwo to będą brali? No właśnie, ja tutaj też muszę powiedzieć, że jakby odwracamy kolejność zdarzeń. Mówimy o Izbie Pamięci, ale to nie dlatego, że sobie ją wymyśleliśmy, tylko ona znowu stała się potrzebą, ponieważ my te artefakty już posiadamy, mniejszej lub większej skali, i wiemy, że lokalna społeczność, nasi kochani mieszkańcy, mają potrzebę dzielenia się nimi, bo mają świadomość istnienia stowarzyszenia, już to zaczęło być nagłaśniane i po prostu sami się zgłaszają. Przykłady: podczas jednego z remontów na poddaszu znaleziono skrzynię z dokumentami przedwojennymi. Tutaj chciałbym dodać, że
pani, która przekazała te dokumenty, zrobiła to podczas pierwszej edycji Dnia Historii Krzesin. Dokładnie. I tak, więc takie wydarzenia mają, odnoszą skutek i mają sens. Pani, która przekazała dokumenty, zdradziła mi, że miała naszykowane te rzeczy do spalenia, więc chciałbym tutaj zaapelować do wszystkich Państwa o to, aby pod żadnym pozorem nigdy nie wyrzucać, nawet jeśli takie pamiątki z pozoru wydają się bezwartościowe, to dla innych może być bezcenne. Także odpowiadając na pańskie pytanie, my wychodzimy naprzeciw potrzebom, które się pojawiają, więc próbujemy to zagospodarować, żeby to nie leżało pod. Także jesteśmy wdzięczni za najmniejsze drobiazgi, kubki, które są odziedziczone po dziadkach, które są świadkami historii. W każdym domu w Krzesinach na pewno taki kubek. Ale mówimy tylko o historii Żydów na Krzesinach, czy mówimy w ogóle o historii? Nie. Tutaj miejscowości wcześniej, a teraz części Poznania. Mówimy o całej historii i to nie tylko Krzesin, ale całego południowo-wschodniego Poznania, to również Pokrzywno, Garaszewo, Krzesinki, Szczepankowo, Spławie, Głuszyna i wiele innych dawnych wsi podpoznańskich, dzisiaj włączonych w granice Poznania. Dlatego, że tylko samo, to też warto jest podkreślenia, Krzesiny stanowią centrum naszego osiedla, ale sama nazwa Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo mówi o tym, że to jest integracja kilku podobszarów. Krzesiny są naszym starym miastem, a wokół są też te właśnie składowe, czyli Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo. Pani przewodnicząca, czy państwo też mieliby coś do przekazania do takiej Izby Pamięci? I chcę powiedzieć przede wszystkim z całego serca, tutaj to jest piękna inicjatywa, ale gmina żydowska postanowiła w swojej działalności umocować miejsce Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski. I to ma w przyszłości być właśnie w tej zniszczonej synagodze, basenie. Mamy notarialnie zapisane z właścicielem, że po prostu frontowe wejście na dolnych partiach będzie właśnie Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski, będzie miejsce sprawiedliwych wśród narodów świata imienia Ireny Sendlerowej. Ja byłam przed śmiercią u Irenki Sendlerowej, która mieszkała u Bonifratów, i gdy poszłam, ją prosiłam o to niezwykłe, żeby było jej imienia, czy wyraża zgodę, powiedziała, że bardzo chętnie się na to zgadza. Pisemne dostałam potwierdzenie. Chcę powiedzieć, że zwracam się z apelem do wszystkich osób, które nas słuchają, które mają swoich przyjaciół. Jeśli Żydzi, którzy wychodzili z tego, tysiące Żydów, gdy wychodzili ze swoich domów, nieraz pytali i prosili sąsiadów, przechowaj mi, zaopiekuj się moim dobytkiem, w sensie naczyń religijnych, obrusów. Teraz dostaliśmy od pani doktor jednej przepiękny haftowany obrus, przepiękny, którą mama, żydowska kobieta, prosiła jej mamę, żeby się zaopiekowała tym, i maleńką solniczkę. I te rzeczy dostaliśmy teraz. Ja uspokajam, absolutnie nie będziemy konkurować. Nie, tutaj nie ma w ogóle żadnej konkurencji. My będziemy starać się dbać o naszą lokalną społeczność, tak, oczywiście, której częścią historii są oczywiście obozy pracy. Natomiast bardzo nam zależy na tutaj właśnie tej części współpracy, i na pewno ona będzie, a tutaj zwracam się naprawdę ze szczególną atencją do wszystkich osób, które mają w domach różne pamiątki, nieraz co im to zawadza, uważają, a tutaj będą naszym skarbem. Chcę powiedzieć, miejsce pamięci rabina Akiwegera dzisiaj stało się naprawdę wielkim wydarzeniem dla Poznania. Poznań dzisiaj jest w rozmowach z ludźmi z całego świata. Akiva Eger jest dla młodzieży. Właśnie teraz został przekazany niezwykły portret, który zrobił pan profesor Janusz Marciniak z Uniwersytetu Sztuk Pięknych. Portret rabina Akiva Egera został przesłany przez jednego z znanych profesorów tutaj w Poznaniu do
potomka w Waszyngtonie, rabina Kiwegera. Właśnie chcę zapytać, może, bo mówi Pani o tym, że zbierają i apelują Państwo o to, żeby przenosić te wszystkie pamiątki. Rozumiem, że sprawa budowy tego miejsca pamięci, tego Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski, to jest jeszcze pewna perspektywa czasowa, ale ile już Państwu się udało takich pamiątek pozbierać? Właśnie z takich miejsc może, o których mało wiemy, a które wymagają upamiętnienia i które właśnie w takim muzeum mogłyby zaistnieć, być nagłośnione. I przy dzisiejszej technologii, którą mamy, ja myślę, że nieraz ktoś ma pamiątkę, ale jest związany uczuciowo z danym przedmiotem i w ten czas przy naszej technologii jest to możliwe, żeby to skopiować i nie oddawać tego, co jest dla niego cenne, ale po prostu wykorzystać to do... To jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, bo często ta bariera emocjonalna nie pozwala na przekazanie takich rzeczy, więc... Dosłownie i dlatego ja uspokajam, ale proszę z całego serca osoby, które mają i mają możliwości nam pomóc, bo to muzeum musi żyć. To muzeum musi oddawać klimat, którego na co dzień bez tych różnych przedmiotów. Ja nie mogę dzisiaj zdradzać sytuacji, ale sytuacje są szokujące. Znaleziono w pewnym miejscu koło Kalisza niezwykłe dary. To jest coś niesamowitego. Dałam znajomemu jubilerowi z Izraela, który mieszka tutaj w Wielkopolsce, żeby wyczyścił te cuda. I rzeczywiście to szokujące i z miejsca historia tego wszystkiego, co zostało znalezione. Po prostu naprawdę los nam syła, a jak Pan Bóg mówi, no macie rozum, wykorzystajcie to. Wracamy do dworku na Krzesinach i chcę zapytać się o takie może wstępne ramy czasowe tego przedsięwzięcia. No mówimy tutaj o możliwym powstaniu Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski, a jeżeli chodzi o dworek i Izbę Pamięci na Krzesinach, jak panowie szacują, ile to może potrwać? No ja muszę odpowiedzieć wymijająco, ponieważ sama procedura przejęcia dworku będzie wymagająca. To tak jak powiedziałem, to była część przedszkolno-socjalna, więc ja absolutnie nie chciałbym tutaj jakichkolwiek deklaracji składać, bo to jest problem, ta sprawa jest złożona, natomiast absolutnie nie beznadziejna, tylko po prostu musimy przejść w odpowiednią procedurę i zabezpieczyć, mówiąc prosto, środki, ponieważ żadna osiedla nie jest w stanie utrzymać tego dworku. Przypomnę tylko, że budżet wynosi około 300 tysięcy złotych, takiej rady osiedla jednej naszej peryferyjnej, podczas gdy dla porównania tylko wspomnę, suma z pozyskanych grantów w ostatnim czasie to jest 1 200 000. To są takie dysproporcje w tym momencie, więc rady osiedla na dzisiaj nie stać i nigdy nie będzie stać na utrzymanie tego dworku w całości. Stąd te wspólne inicjatywy, pozyskiwanie środków, żeby chociaż w części móc to wykorzystać i o to zadbać. Także nie jestem w stanie panu w ogóle na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Rozumiem, że to są długotrwałe procesy. A zapytam jeszcze panów o zaangażowanie mieszkańców Krzesin. No, apelują panowie o to, żeby przynosić te pamiątki. I propagują państwo też jako stowarzyszenie i rada te historie. Więc z jakim to się odzewem spotyka u mieszkańców? Myślę, że wystarczy powiedzieć, że nowo powstałe stowarzyszenie liczy już 27 członków i ciągle przybywa nowych, więc odzew jest bardzo duży. No, też jeśli nie byłoby tego odzewu i takiej potrzeby, to nie staralibyśmy się o pozyskanie tutaj pomieszczeń w dworze na Krzesinach, więc ja również nie mogę zdradzać jeszcze wszystkich szczegółów, ale tak, odzew jest naprawdę przerósł moje oczekiwania. Pięknie. Tak, to prawda, to prawda. A uczniowie, jak oni odbierają to, kiedy byli Państwo właśnie jako stowarzyszenie w szkole i mówili Państwo o tej historii, to czy widać zainteresowanie? Tak, zdecydowanie tak. Mogę tutaj również podać przykład, że jedna uczennica podeszła po zakończeniu wydarzenia i spytała się o możliwość dołączenia do stowarzyszenia, więc jak najbardziej takie zaangażowanie występuje.
Czy my też ze swojej strony, jako, ja teraz mówię jako bardziej pasjonat historii, a nie radny osiedla, my nie chcemy sprawić, żeby ta historia była nudna, bo wiemy, że potrafi być nudna. Tak. Dlatego koncentrujemy się na lokalnej historii, żeby tym mieszkańcom, tej młodzieży, która w dużej części jest też przyjezdną młodzieżą, ale jednak pokazać, że miejsce, które przyjeżdżają, naprawdę jest pełne tajemnic i zagadek. Ja tylko wspomnę, pozwolę sobie powiedzieć, że słynny Rudy 102, który brał udział w kręceniu filmów, te wszystkie sceny, który stoi w Muzeum Wojsk Pancernych w Poznaniu, brał udział w bitwie o Poznań i został trafiony właśnie przy szturmowaniu lotniska Krzesina, którego dzisiaj nikt, mało kto wie. I ten czołg został scholowany i do dzisiaj służy muzeum. Dokładnej lokalizacji nie znamy, ale jest to właśnie ta rzecz, o której dzisiaj nikt nie wie. A to właśnie też dzięki Michałowi. No takich rzeczy jest mnóstwo. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z panem dyrektorem Ogrodniczukiem. Także też wielkie dzięki, bo nam w Pani przewodnicząca, to może tak w ramach już podsumowania panią zapytam. No, państwo są wspólnotą bardzo nieliczną w Poznaniu. W ogóle w Polsce mamy stosunkowo niewielu Żydów, co oczywiste w porównaniu z tym, co było przed II wojną światową. Więc państwo tymi ograniczonymi siłami muszą mówić o historii jakby bardzo dużej, która liczy sobie setki lat, prawda, polskich Żydów. Więc jakie by państwo wskazali tutaj takie metody, jak to zrobić, żeby to zrobić sprawnie, ciekawie, żeby to właśnie nie była taka nudna historia, jak państwo mówią. I chcę powiedzieć przede wszystkim, moja społeczność jest zaangażowana przede wszystkim całym sercem w to wszystko, co mamy, propozycje z zewnątrz, co się dzieje, nasze plany. Wszystko włączamy się, co tylko jest możliwe. Nie patrząc na czas, nie patrząc na godzinę, nie patrząc na nic. Naszym obowiązkiem, naszą misją jest gmin żydowskich w Polsce. Ja jako wiceprzewodnicząca Związku Gmin Żydowskich w Polsce mam wręcz święty obowiązek w tej misji uczestniczyć i podkreślać ważność, bo w tym momencie przyjechał do mnie taki już nieżyjący, błogosławionej pamięci człowiek z Izraela. Wziął, wynajął samochód, już miał 80 przeszło lat i jeździł od prezydenta do prezydenta Polski, od muzeum, od wójta do wójta i prosił, że jeśli upamiętniacie te wszystkie miejsca, pamiętajcie, że nie piszcie, że to zrobili faszyści, naziści. To po prostu napisać trzeba, że to zrobili Niemcy. I jeśli mam tutaj prośbę zasugerować, gdy będziecie te tablice przygotowywać, żeby te tablice miały taką wymowną nazwę. Te sprawy wszystkie skonsultujemy się skonsultować i gmina żydowska naprawdę będzie otwarta na wszelką współpracę, bo ja osobiście jestem otwarta na wszelką współpracę. Jednak 22 lata istnieje gmina żydowska. Dokonujemy cudów, których normalnie na co dzień może nie widać, ale my o tych cudach wiemy. A ja bardzo się cieszę, że lustra są takim miejscem spotkania, gdzie państwo mogą właśnie bardzo panu redaktorowi i telewizji bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Agacie Ławniczak, z całego serca dziękujemy za ten program, który pozwoli nam zaapelować do mieszkańców i dziękuję za życzliwość, za pomoc wszelką, bo gmina żydowska spotyka się z bardzo dużym odzewem życzliwości. No są momenty trudne, ale jak w każdej społeczeństwie. Ale miejmy nadzieję, że ta współpraca między państwem przebiegnie dobrze. Tutaj gwarantujemy, że wchodzę już w słowo, dlatego że kończy się czas naszego programu. Ale bardzo dziękuję panu redaktorowi. Pani Alicja Kobus, przewodnicząca gminy wyznaniowej żydowskiej w Poznaniu i tutaj panowie Michał Pietrzak i Ireneusz Pachliński ze Stowarzyszenia Historycznego Krzesimy. Dziękuję bardzo panu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również, że państwo byli z nami i do zobaczenia.